Ubrania szyte na miarę, biżuteria wykonywana na zamówienie, samochody dostosowywane do indywidualnych potrzeb klientów. Wszystko to kuszące, wyszukane i drogie. Marzymy o takich rzeczach. Dla wielu ludzi określenie narkotyki na zamówienie brzmi równie zachęcająco. Substancje tego rodzaju wytwarzane są głównie po to, aby obejść obowiązujące prawo. W ten sposób określamy również narkotyki, które pojawiły się obecnie na rynku w nowej postaci. Jak ma to miejsce w przypadku kraku kokainy? Jestem toksykologiem sądowym i chciałbym Was zapoznać z faktami dotyczącymi narkotyków syntetycznych. Kokaina i amfetamina, a organizm człowieka. Crack zaprojektowany został przez producentów kokainy jako tani środek, dający efekt szybkiego haju. Narkotyk pozwala osiągnąć stan intensywnego, ale krótkotrwałego odurzenia. Toteż osoba przyjmująca go zaczyna wkrótce poszukiwać następnej dawki. Oznacza to wzrost obrotów dla handlarzy. Klienci dealerów szybko się uzależniają, a nauk ten może ich drogo kosztować. Na palenie kraku namówił mnie przyjaciel. Zrobiłem to z czystej ciekawości. Byłem niemalże przytłoczony poczuciem euforii. Później, kiedy paliłem już znacznie więcej, zacząłem mieć urojenia i stałem się podejrzliwy. Słyszałem głosy dobiegające spod drzwi i okien. Nie mogłem się skoncentrować. Moje urojenia dotyczyły również motywów kierujących postępowaniem innych ludzi. W końcu trafiłem do szpitala z rozpoznaniem schizofrenii. Te doznania powracają nadal w przebłyskach pamięci. Cena, jaką płaci się za krótkotrwały stan euforii, jest niezwykle wysoka. W wyniku palenia kraku mogą zostać uszkodzone struny głosowe. Tak wyglądają zdrowe struny głosowe. Palenie kraku powoduje stan zapalny krtani oraz przewlekłą chrypkę. Dym natomiast zanieczyszcza i podrażnia płuca. Kokaina wywołuje też skurcz naczyń krwionośnych płuc i wzrost ciśnienia. W rezultacie małe naczynia krwionośne pękają, a drogi oddechowe ulegają uszkodzeniu. Palenie kraku może powodować bóle gardła, przewlekły kaszel, odkrztuszanie ciemnej lub krwistej plwociny, a także bóle w klatce piersiowej. Długotrwałe palenie kraku wywołuje rozedmę płuc. W płucach pojawiają się kawerny, ściany płuc tracą swoją elastyczność, utrudniając oddychanie. Pamiętaj, że wyczyścić można fajkę, ale nie płuca. Za pośrednictwem krwi kokaina trafia z płuc do mózgu. W mózgu kokaina wywołuje gwałtowne uwalnianie się substancji chemicznych, powodujących krótkotrwałe stany euforii. Aby ponownie doświadczyć tych stanów, pali się jeszcze więcej kraku. Pociąga to za sobą dalsze uwalnianie się substancji chemicznych, wywołujących dobre samopoczucie, a co za tym idzie, większy głód narkotyku. Sygnały elektrochemiczne przekazywane z mózgu do płuc, kontrolujące proces oddychania, ulegają osłabieniu, a czasem całkowitemu zanikowi. Oddech staje się płytki i powolny, a nawet może się zatrzymać. Wywołane przez kokainę zaburzenia bioelektryczne w mózgu sprzyjają napadom drgawek. Zaczęłam palić krak 8 lat temu. Miałam astmę i palenie znacznie pogorszyło mój stan. Odkrztuszałam mnóstwo ciemnej flegmy. Jestem epileptyczką, co sprawia, że palenie jest dla mnie naprawdę niebezpieczne. W ciągu ostatniego roku miałam 12 napadów padaczki. Znaczny wzrost ciśnienia krwi, przyspieszenie czynności serca i skurcz tętnic wieńcowych może się stać przyczyną nagłego zgonu. Palenie kraku wywołuje także drastyczne zmiany zachowania. Niedożywienie, zaburzenia koncentracji, lęk, nadmierna podejrzliwość, urojenia, omamy oraz tendencja do zachowań agresywnych to częste skutki palenia kraku. Palenie kokainy sprawiało, że stawałem się naprawdę nieobliczalny. Cierpiałem na manię prześladowczą. Po kokainie czułem się jak Superman. Byłem przekonany, że nikt nie może mi zrobić krzywdy. Stałem się bardzo agresywny. Myślałem tylko o tym, żeby zrobić użytek z pistoletu, bo wydawało mi się, że wszyscy chcą mnie zabić. Nie mogłem spać. Wciąż paliłem krak, byłem podejrzliwy. Straciłem wielu przyjaciół, nie miałem do nich zaufania. Poza tym bali się ze mną przebywać, bo stałem się naprawdę niebezpieczny. Wielu członków mojej rodziny nie chciało mieć ze mną kłopotów.
Myślałem jak przestępca. Widziałem dziwne cienie, potwory, słyszałem jakieś kroki i hałasy. Palenie kraku zrobiło ze mnie wariata. Nie pozwól, żeby zniszczył cię krak. Metamfetamina, podobnie jak krak, jest środkiem stymulującym ośrodkowy układ nerwowy. W środowisku narkomanów znana jest jako speed, kryształ lub dziwak. Można ją łykać, wdychać albo wstrzykiwać. Metamfetamina należy do grupy substancji zwanych amfetaminami. Ich działanie euforyzujące przypomina działanie kokainy, choć w przypadku amfetamin stan podwyższonego samopoczucia trwa dłużej. Niedoświadczonym klientom sprzedaje się je często jako kokainę. Wąchałem speed, aby wprowadzić się w stan maksymalnej euforii. Musiałem być wtedy w ciągłym ruchu. Miałem dziwny zwyczaj przygryzania warg. Wydawało mi się, że ktoś bez przerwy mnie śledzi lub że leci za mną helikopter policyjny. Aby utrzymać dobre samopoczucie, łączyłem zwykle speed z alkoholem. Widzimy tu tak zwany kryształ, skoncentrowaną postać metamfetaminy, nadającą się do palenia. Przy dożylnym podaniu speedu odczuwa się natychmiast wszechogarniający przypływ energii, dobrego samopoczucia oraz wesołości. Kiedy organizm przyzwyczaja się do tej substancji, szybko rozpoczyna się uzależnienie. Po pierwszym strzale speedu byłem naprawdę zachwycony. Wydawało mi się, że to najlepsza rzecz, jaka mi się przytrafiła w życiu. Czułem, że mogę zrobić wszystko. Po pewnym czasie na rękach i w ustach pojawiły mi się pleśniawki. W późniejszym okresie brania speedu stałem się naprawdę nieobliczalny. Zdobyłem rewolwer, bo myślałem, że wszyscy chcą na mnie napaść i że muszę się przed tym jakoś bronić. Do częstych objawów związanych z przyjmowaniem metamfetaminy należą bóle i zawroty głowy, zaburzenia świadomości, niepokój ruchowy, mdłości, zaburzenia widzenia, pleśniawki i wysypka na ciele, zaburzenia rytmu serca oraz bóle całego ciała. U osoby przyjmującej narkotyk występuje ryzyko powikłań, takich jak zapalenie naczyń krwionośnych mózgu, z charakterystycznymi deformacjami naczyń w kształcie jagody lub krwawieniem do mózgu. Efektem tego może być udar będący przyczyną niedowładu, a nawet śmierci. Wąchałam dziwaka. Pamiętam, że strasznie mi się wtedy chciało pić. Nie wiedziałam, co zrobić z rękami, a co więcej, miałam okropny zwyczaj zgrzytania zębami. Czułam się jak kompletna wariatka. Wszystkiego się bałam. Miałam nawet myśli samobójcze. Po zażyciu dziwaka trzy razy próbowałam popełnić samobójstwo. W nerkach metamfetamina może spowodować rozszerzenie ścian tętnic, a także uszkodzenie naczyń krwionośnych. W tej sytuacji tkanki pozbawione dopływu krwi obumierają, czego efektem jest niewydolność nerek. Do poważnego uszkodzenia naczyń krwionośnych może również dojść w całym organizmie. Dotyczy to zwłaszcza tętnic wieńcowych serca, naczyń wątroby, żołądka, jelit, trzustki oraz mięśni szkieletowych. Metamfetamina wywołuje dziwaczne ruchy ciała, mimowolne bolesne skurcze mięśni kończyn i twarzy. Narkomani nazywają to uderzeniem speedu. Metamfetamina, podobnie jak inne amfetaminy, zmniejsza apetyt i utrudnia zasypianie. Osoby od niej uzależnione chudną, stają się bardzo drażliwe, mają urojenia. Aby temu zapobiec, sięgają po środki uspokajające: alkohol, barbiturany lub opiaty. Nadużywają też innych substancji psychoaktywnych. Osoby przyjmujące metamfetaminę drogą dożylną, by zmniejszyć nadmierną stymulację mózgu, mieszają ją z heroiną. Nadmierna stymulacja wywołuje psychozy amfetaminowe. Omamy wzrokowe, słuchowe i dotykowe. Osoby słyszą wówczas wyimaginowane głosy, a nawet rozmawiają z nimi. Wydaje im się, że po ich ciele pełzają robaki lub że przez ich skórę przebijają się kryształki amfetaminy. Znam ludzi, którzy starając się uwolnić od kryształków, poważnie okaleczali sobie żyletką ramiona i klatkę piersiową. Bywa, że objawom psychozy towarzyszą często zachowania agresywne. Zaczęłam brać speed w wieku 13 lat. Przyjmowałam go w postaci pigułek. Pamiętam, że strasznie się wtedy bałam.
Potem byłam na prawdziwym haju. Chciałam uciekać i robić mnóstwo różnych rzeczy. Miałam ciągi speedowe, w trakcie których zapominałam o jedzeniu. Kiedy ciąg się kończył, nie mogłam się podnieść z łóżka. Pamiętam, że czułam się wtedy naprawdę beznadziejnie i nienawidziłam swojego życia. Byłam w prawdziwej depresji, a podczas mojego ostatniego ciągu podcięłam sobie żyły. Uzależnienie pochłania zwykle więcej pieniędzy, niż narkoman może wydać. Pokusa popełnienia przestępstwa w celu zdobycia pieniędzy na narkotyk bywa nieodparta. Kiedy zacząłem brać, stwierdziłem, że najłatwiejszym sposobem zdobycia pieniędzy jest handel narkotykami. Gdy się spłukałem i nie było mnie stać na prochy, włamywałem się do aptek i okradałem je. Napadałem też na innych handlarzy. Robiłem wszystko, żeby zdobyć forsę na prochy. Aby zdobyć pieniądze na towar, zostałam prostytutką. Kradłam. Kilka razy byłam aresztowana za posiadanie narkotyków, prostytucję i drobne kradzieże. Brałem coraz więcej narkotyków. Byłem tak zdeterminowany, że zacząłem napadać na ludzi. Podczas napadów posługiwałem się bronią. Skończyło się to 3-letnim pobytem w więzieniu. Jest jeszcze kilka spraw, o których powinniście wiedzieć. Mieszanie alkoholu z jakimikolwiek narkotykami nasila poważnie ich działanie, czego efektem może być znaczne upośledzenie funkcji organizmu, a nawet śmierć. Prowadzenie samochodu po zażyciu narkotyków zawsze bywa niebezpieczne. Kobiety w ciąży powinny pamiętać, że narkotyki zażywane przez matkę przenikają do organizmu dziecka. Zaczęłam palić crack 5 lat temu. Robiłam to z ciekawości. Poza tym chciałam być taka jak moi znajomi. Paliłam przez całą ciążę i gdy się zaciągałam, czułam ruchy dziecka. Byłam wtedy na nieustającym haju. Nie przestawałam palić nawet, kiedy miałam bóle porodowe. Dzieci matek uzależnionych rodzą się z uzależnieniem lub poważnymi uszkodzeniami mózgu. Metamfetamina zawiera szkodliwe składniki, których działanie jest niezwykle toksyczne. Agenci z Wydziału Narkotyków podczas likwidowania nielegalnych wytwórni zakładają ubrania ochronne i aparaty oddechowe. Większość substancji chemicznych i ich opary wywołują nowotwory. Ta maska, skonfiskowana producentowi narkotyków, jest przeżarta szkodliwymi chemikaliami. To niesamowite, że narkomani dobrowolnie przyjmują takie substancje. Wiele środków chemicznych stosowanych przy produkcji narkotyków to substancje lotne. Niektóre mogą eksplodować, gdy dostanie się do nich choćby kropla wody. Właśnie w ten sposób wykryto wiele nielegalnych laboratoriów. Dożylne przyjmowanie narkotyków to igranie ze śmiercią. Razem z narkotykiem możesz sobie wstrzyknąć AIDS. Nie pożyczaj igły. Fakt, że narkotyki syntetyczne znalazły się na ulicy, to najlepszy powód, żeby przestać je produkować oraz żeby nie zaczynać ich przyjmować. To twoje życie. Dlaczego nie miałbyś go kształtować według własnych upodobań, lecz pozwalać, by robili to producenci narkotyków?